Witam Was bardzo serdecznie. Naprawdę jest bardzo miło wrócić tutaj po chyba 7 latach, bo byłem i na pierwszej, na drugiej jesieni. Na drugiej coś tam opowiadałem, jeszcze pracuję w Allegro. A teraz tak się składa, że pracuję w Allegro, zarządzam tam serwerami. Chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak sobie rozwiązaliśmy problem dostępu do naszej infrastruktury. Nie będzie to być może jakoś specjalnie odkrywcze, dlatego że użyliśmy rozwiązania pudełkowego, ale też opowiem o tym, dlaczego właśnie z pudełka rozwiązanie i dlaczego takie, jakie wybraliśmy. Pracuję w takim dziale infrastruktury, który skupia właściwie całą część technologiczną, ale poza programistami. Nie wiem, dlaczego jedna osoba pracuje, około 150 chyba. I ja się zajmuję stricte systemami, mam taki podział dokładny. Więc na IT się nie znam zupełnie, tylko w zasadzie newsy. Na dzień dobry, tam dostaliśmy taką prośbę z kart, żeby wszędzie zapraszać ludzi do pracy do nas. Dlatego zapraszam. Zespół jestem ja. Zespół jest przyjazny. Myślę, że również niepozbawiony humoru. To akurat zdjęcia z Cezarkiem Day u nas. Mieliśmy taką małą celebrację. Wszystkim się spodobało, będziemy powtarzać to co roku. No z kolei gdzieś to tutaj jest. Które miasto? Poznań, ale jest Poznań. Nie wiem, czy ktoś jeszcze tu ze zdjęcia jest dzisiaj z nami na jesieni, ale chyba nie. No i cóż, od czego się zaczynam z takimi serwerami? Każdy zaczyna właściwie pewnie tak samo. Jest wesoły zespół, zabawki. Zakładamy konta sobie ręcznie, przychodzi nowy kolega, zakładamy mu konto na jednym, drugim, trzecim serwerze. Co tam? Jest fajnie. Oscyloskop chyba stoi na zewnątrz. Tak, oscyloskop pewnie. No i zabawa jest przednia, jest zaufanie, wszyscy są zadowoleni. Jak mówił Stallman, właściwie najlepiej kliknąć Enter zamiast hasła. No niestety romantyzm w pewnym momencie się kończy, nawet dla Stallmana się skończy w pewnym momencie. Właściwie to 3 lata chyba. Nie używali haseł, po 3 latach okazało się, że wszędzie w MIT były hasła w tym AI. No i tak samo było u nas, tak jak pamiętam, jak ja przyszedłem, to koledzy mi zakładali hasło, sam Ruta, sam sobie zakładałem następnie konta. No ale to działa do pewnego momentu. Jak jest jeden serwer, nawet może jak jest 100, jest fajnie. A może się zorientujemy, kto ile ma serwerów pod opieką. Tak. Od 1 do 10. 1 do 10. 10 do 100. O, i tu się zaczyna zabawa. 100 do 500. 500 do 1000? Wtedy nie wiem. Ładnie trafi. Powyżej 1000? A tych dwóch kolegów? My tylko są tam. No my mamy około 6 tysięcy w tej chwili, więc naturalną rzeczą jest, że nie da się na 6 tysiącach kont zakładać ręcznie, lub jakimiś nawet skryptami SSH, trzymać w synku, dbać o to. A Chińczycy? Zawsze jest interfejs białkowy oczywiście, który można tanie wynająć, nawet w Amazonie teraz. No ale to generalnie przestaje być zabawne w tym momencie i dochodzi się do wniosku, że dobrze by było mieć coś takiego centralnego, co się samo zacznie, zadziała sobie. Dlatego potem przychodzą tacy smutni panowie w garniturach z Rolexami, mówią, słuchajcie, COVID, jakieś PCI DSS, Six Sigma, no wiecie, no nie może być tak, że hasło 180 nie ma ważność i wy nie wiecie, kto się gdzie loguje. Do takich konkluzji no, dochodzi się po prostu naturalnie. Dodatkowo, to jest też ekstremalnie upierdliwe z punktu widzenia użytkownika. Taki admin gdzieś tam się loguje do jakiegoś interfejsu zarządzania, do jakiegoś serwera jednego, drugiego, trzeciego. No i wszędzie może się tak zdarzyć, że ma inny login. Bo tu jest John Doe, tu jest JD, tu jest Do John i tak dalej, i tak dalej. No w pewnym momencie się robi naprawdę nieciekawie. Mało tego, może się robić niebezpiecznie zwyczajnie, ponieważ może się okazać, że dostęp do systemów mają ludzie, którzy go nie powinni mieć. U nas na przykład było tak, że ta sieć, w której były serwery, była dostępna nie tylko dla administratorów, ale ten VLAN też był dostępny na przykład dla programistów lub innych pracowników. No i gwarantuję, że zawsze znajdzie się taki ciekawski Franciszek, czy też Szymon, jakkolwiek go nazywamy, i zobaczy, co my tam na tych serwerach mamy. I prawdopodobnie w wielu
Sławkę, uda mi się zobaczyć, no to być może nie jest coś, o czym byśmy chcieli rozmawiać z naszymi przełożonymi. Jeszcze jedna pytanie. No i cóż, ponieważ mieliśmy takie coś w firmie, no to spróbowaliśmy te nasze serwery zintegrować po prostu najpierw po etapie, co się w miarę udało, a później chcieliśmy dołożyć do tego jeszcze Kerberosa, żeby sobie ładnie takie SSO serwery działało. No i to już się nie udało za bardzo. Z tej przyczyny, że my jako tacy typowi wnuciarze wstręt zaktualiśmy do dodawania komputerów po stronie Windowsa, bo tak to można rozwiązać. Trzeba się zalogować jako administrator domeny i wygenerować parę poleceń, żeby taki principal Kerberosowy dodać do serwera Kerberos. Próbowaliśmy to jakimiś dziwnymi metodami, których nazwy nie pomnę, robić to zdalnie jakoś z tymi serwerami. Nie. Zatem to była mentalna bariera dotykania tego systemu. Długo ja tam odmiejscowałem w Allegro, ponieważ byłem najmłodszy i musiałem zapłacić szprycowe, więc dostałem do administrowania takie coś. A potem oczywiście administratorzy się tylko zajmowali Windowsami. Nam to już też się niezbyt podobało, że oni nie mają zielonego pojęcia o tym, co się dzieje na naszych systemach, byli w jakiś sposób odpowiedzialni. Kto ma tutaj dostęp, tak? Do zarządzania tożsamością i dostępem. No to było nieakceptowalne. Więc próbowaliśmy bardziej. Próbowaliśmy z open LDAP-em. I to fajnie działało sobie. Pan LDAP działa świetnie. Natomiast to był moment, kiedy firma się jeszcze bardziej trzeba zmieniać i potrzebowaliśmy po prostu do tego jakiegoś GUI. Żeby człowiek, który pracuje w service desku, bo my sobie IT-la używamy, żeby mógł się zalogować i po prostu ten swój ticket rozwiązać, wpisać tam człowieka, który ma robić to i to. No ale do OpenLDAP-a niestety dobrych GUI no to nie ma. Kończyło się po prostu najczęściej wielką konfuzją po stronie tych użytkowników service desków, pracowników. A to najczęściej nie są ludzie bardzo techniczni, tylko jacyś tacy ludzie, którzy kariera zawodowa się powiedzmy rozwijała, zaczynając od obsługi klienta. Do tego, jeśli byśmy do tego dorzucili jeszcze Kerberosa i chcieli, żeby nam to ładnie działało w jakiś sposób, to jest jeszcze trudniej, to się da zintegrować, natomiast żadne GUI nie działa dobrze. Nic, co gdzieś tam na rynku znaleźliśmy, absolutnie nam nie odpowiadało. No trzeba przyznać, że głównie ze względu na tą właśnie minę, którą widać na dole, bo tak się to kończyło, jak tłumaczyliśmy ludziom, co mają z tym robić. Więc nie, zdecydowanie nie. Chociaż już było lepiej. Wiadomo, że robaczek wygląda o wiele lepiej niż okienko kolorowe. Coś nie powiedziała, pomoc techniczna. Ale pojedźmy na FOSDEM. Taką właśnie wesołą ekipą. I tam Simo Sosse z IBM opowiadał o takim fajnym rozwiązaniu. I mnie on śniło. Zacząłem się tym bawić. To rozwiązanie nazywa się FreeLIPA. To nie jest tajemnicą, bo tutaj nie jestem Hitchcockiem, żadnego suspensu nie będzie. Było agencji napisane, co używamy. Polecam w ogóle tą konferencję, bo jest absolutnie mieszcząca. No i cóż, zabraliśmy FreeLIPA z kilku takich prostych powodów. Dlatego, że jest to rozwiązanie idące z takim duchem Linuxa, czyli wykorzystuje standardy. Składa się z klocków, czyli gdzieś tam trzeba coś dołożyć, wyciągnąć, włączyć. Nie trzeba wszystkiego używać, można sobie zadać to, co nam najbardziej odpowiada. Zrozumiałem, co jest dla nas o wiele ważniejsze niż ładne. No i
pomocy szelf. Bierze się pudełko, wkłada, instaluje i to działa. No i ma fajną społeczność, sporo się dzieje, oni jeżdżą też na konferencje, opowiadają o tym, można sobie z nimi porozmawiać, ciekawi ludzie, no i rozwija się. Co czasami też jest minusem w niektórych przypadkach. I z czego to się składa? Składa się to z czegoś, co się nazywało Fedora Directory Server, to się nazywa 389 Directory Server. Jest tam kerberos mitowy, jest bind, jest NTP, który nie ma żadnego loga ładnego i jest Fedora. Bardzo fajnie. No gdyby oczywiście pewnie nie kilka wady, wady zawsze muszą być, a to powiem o tym później. No i architektura. Na samym dnie sobie siedzi ten dyrektor serwer. To ten rysunek jest trochę błędny, ponieważ Kerberos jest jakby obok, a w dyrektor serwerze jest plugin, wtyczka, która obsługuje całą komunikację Kerberosową i to, żeby się LDAP nam synchronizował z Kerberosem. To się dzieje samo. Na tym leży sobie interfejs, z którym można porozmawiać bardzo łatwo. Do tego interfejsu są napisane narzędzia w CLI. Właściwie to jest wszystko, co musimy robić. Nigdy już mi się nie zdarzyło, żebym musiał tego RPC-a używać gdzieś tam ręcznie w inny sposób. Zawsze po prostu korzystam z tych narzędzi, gdzieś tam w jakichś wraperach. No i dyskusyjnie ładne GUI w TurboGestach napisane. GUI o tyle ciekawe, że na przykład nie śpiewa polskich liter. No. To jest taki poważny problem. Nazwiska się nieraz dziwnie pojawiają. A jak jest polska litera, to po prostu przestaje działać. Trzeba na to uważać. Żeby nie było tak łatwo, to jest jeszcze gorszy trochę wykres takiej architektury. Ale w zasadzie jest to wszystko. Tutaj kłamią, bo tego nie ma. W jedynce, w samej tej wersji 1. A szkoda. Ale mam dobre wiadomości też, jeśli o to chodzi. To się może też integrować z DNS-em. My tego nie robimy, nie używamy tego do tego, że w takiej dużej infrastrukturze ciężko by było takiego pudełku oddać zarządzanie DNS-ami na 3000 serwerów i serwisach naszych klientów, czyli tego, tym, co wy widzicie. Dlatego w ogóle jest to wypięte. Musimy dbać o to ręcznie, co nie jest jakieś kłopotliwe strasznie. Trzeba tylko pamiętać o kilku rzeczach. Jest NTP, którego też nie używamy, bo też oczywiście mamy serwery NTP gdzie indziej. Czyli da się wyjąć parę rzeczy, to nadal będzie działać tak samo dobrze. No i są pluginy, które obsługują różne takie fajne właściwości. Właśnie plugin do Kerberosa jest plugin do polityki haseł, która jest bardzo fajna i nam uratowała życie w pewnym momencie. Jest plugin do Nisa, którego nigdy nie użyliśmy, jesteśmy z tego dumni. I jest plugin Compat, który w zasadzie załatwia takie bardzo dodatkowe rzeczy. Z tym się to jest ubrane z tego RPC, no i z tym się rozmawia albo z przeglądarką, przez GUI, albo przez CLI, a po drugiej stronie jest sobie klient, tego oczywiście też nie ma, to jest dobiało, który się dołącza do tego LDAP-a, generuje się principala. To się dzieje prawie samo, prawie automatycznie i mamy serwer, który możemy zarządzać. I co dostajemy, używając tego rozwiązania? Dostajemy LDAP, czyli to centralne miejsce uwierzytelnienia. Mało tego, no jest oczywiście po drugiej stronie Kerberos. Więc jakby to bezpieczeństwo, używając tylko PAM-a Kerberosowego, jest trochę wyższe niż przy LDAP-ie. Mamy grupy, na których możemy zbudować sobie strukturę firmy, ponieważ zagnieżdżanie jest obsługiwane przez też jeden z pluginów w ten sposób, że userzy są wracani dla grupy zawsze płasko, czyli nie są zwracane grupy, tylko użytkownicy, bo system Linuxowy na przykład nie potrafi obsługiwać grupy w grupie, więc to się przydaje, jak się spina po prostu PAM-ami serwery do tej silnicy. Bardzo ładnie to działa, można sobie stworzyć całą strukturę, podzielić te uprawnienia taką nawinką, no jest fajnie. Mając Kerberosa mamy też SSO. Tutaj jest dziwna sprawa, bo czasami potrafi na przykład nie zadziałać. Debugujemy to dzisiaj, nie wiadomo dlaczego. Ładne GUI, tak jak mówiłem, to zależy od jakby poczucia estetyki użytkownika. Natomiast jest ono funkcjonalne. Mamy replikację multimaster, co taką właściwie nienadzorowaną. Wytworzenie nowej repliki to jest 10 minut, ona się spina, można sobie dopiąć tam do balanserów czy czegokolwiek. Nigdy nam się nie zdarzyło, żeby nam się rozjechały repliki w Allegro. Natomiast mamy taki przypadek w takim innym zakresie,
gdzie nam się rozjechały repliki, ale tylko z prostego powodu, bo ktoś dotknął Kerberosa po prostu ręcznie narzędziami Kerberosowymi, czego się nie powinno robić, bo to jest pudełko, po prostu ten Kerberos jest tam zarządzany przez ten software i tyle. No ktoś dotknął hasła jakiegoś użytkownika, hasła przestały się synchronizować, więc tego nie należy robić. Zresztą tak najczęściej jak jest z pudełkami, no, po prostu jak działa, to niech sobie działa, nie psuć. Mamy wymuszenie polityki haseł, czyli możemy sobie ustalić takie podstawowe właściwości haseł, czyli długość, minimalną, jakby minimalny czas życia, maksymalny czas życia i stopień skomplikowania, tylko że ten stopień skomplikowania, czyli te jakby klasy, działa zupełnie inaczej niż zazwyczaj w Linuxie, ale działa trochę lepiej, jest to jaśniejsze. Nie dodaje się punkcików, tylko się określa po prostu w GUI czy tam w CLI, że mają być trzy klasy i tyle. Ponieważ myśmy długo walczyli z takim standardem PGM-3 Data Security Standard, musieliśmy to wdrożyć ze względu na to, że w naszej grupie jest serwis płatności, który obsługuje karty kredytowe. No i to nam załatwiło, to rozwiązanie załatwiło jakieś 3 miesiące roboty, żeby osiągnąć ileś tam punktów tej certyfikacji, tych wymagań. Wystarczyło w 5 minut odpowiednio skonfigurować. No i świetnie działa, wow, dopóki ktoś nie dosknął hasła użytkownika w Kerberosie. Starczać. Ale już dotarliśmy. Więc ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zalet rozwiązanie i ma cztery wady. W skrócie. No nie ma czegoś takiego tam jak role-based access control, czyli przyznawanie uprawnień na podstawie roli, dlatego, że nie ma tej drugiej strony. Znaczy i pana serwerze nic nie robi tak naprawdę. Te skrypty, które tam się odpala, one instalują narzędzia SLI, generują Kitana, konfigurują DNS-y KRB-Confa, czyli konfigurują system pod pamięć, odpowiednio, żeby się łączył z serwerami i te pamięć kerberosowe robią. Natomiast no, cała logika przyznawania uprawnień na systemie odbywa się gdzie indziej zupełnie, bo się odbywa w pamach, w usługach gdzieś tam i tego już nie da się osiągnąć. Da się to osiągnąć pośrednio, ale niestety jakby od strony IP tym nie jesteśmy w stanie zarządzać. My tam możemy zrobić grupy i sobie założyć wirtualnie, że na przykład administratorzy systemów mogą wszystko, natomiast no, musimy jakiś komputerowi powiedzieć, żeby on też wiedział, że tak jest. Nie ma czegoś takiego jak łatwe automatyczne dodawanie serwerów, dlatego że dodanie serwera wymaga posiadania ważnego tiketu kerberosowego. A żeby mieć ważny ticket na serwerze, to trzeba podać hasło. Nie da się inaczej zrobić ticketu, niż podawać hasło. No, czyli no, można w skryptach użyć jakiegoś hasła. No to jest o tyle wygodne, że te hasła mają jakąś politykę, czyli zaczęliście na swoje przestaną na przykład działać. To jest rozwiązane w nowej, nowszej wersji IBY, która całkiem niedawno wyszła, którą testujemy w dwójce. I tam to się realizuje poprzez takie jednorazowe klucze, które można używać. No i przy naszej infrastrukturze to jest bardzo niewygodne, dlatego że nam się na przykład zdarza w ciągu jednego dnia 100 serwerów dorzucić do serwerowni. No i ktoś no, klika, niestety. Nie ma co ukrywać. Interfejs białkowy się uruchamia wtedy i ktoś po prostu odkleje, dodaje. Nie ma usługi sudo też bezpośredniej, czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że ktoś ma dostęp, ale jaki ma dostęp i co może, to już nie za bardzo. W taki sam sposób jak z tym RBAC-iem, to jest jakby jego część. Możemy to zrobić po stronie serwera, znając grupy, które są na IP. No i to oczywiście robimy, tylko w inny sposób. I nie ma zarządzania certyfikatami, co dla IP jest jakby nie jest wadą, teraz jest wadą, dlatego że coraz częściej nam te certyfikaty są potrzebne i no i tak to wygląda, no ale no, przecież no, wszystko się rozwija, zaraz nie wiemy, co jest w dwójce. No nie jest to, przyznacie, jakoś szczególnie odkrywcze. Mamy trzy jakby środowiska, mamy dwie serwerownie i środowisko serwerowe, więc mamy trzy repliki. I to nie jest dobrze, to jest bardzo źle. Dlatego, że opóźnienie między serwerowniami jest na tyle duże, że w momencie, kiedy na przykład położymy tą główną IP w DC2, to serwery DC3 zaczynają nam lagować. A ponieważ od odczytywania właściwości użytkowników zależy bardzo wiele rzeczy w systemie, chociażby LS-a się nie da zrobić, no bo skądś musi wziąć informację o tym, kto jest właścicielem, no to może się zrobić nieciekawie. Dlatego dobrze jest mieć tak jak my teraz sobie zrobimy, mieć po dwa serwery i wtedy możemy sobie ładnie robić upgrade'y, zrobić cokolwiek, nawet to zepsuć, wyrzucić i tyle. W tej testowym środowisku nie zamierzamy nic zrobić, no bo jest to testowe.
stanie jak to robić, dlatego że to może wiele rzeczy powstać. Ten klient typowy, jak się instaluje na serwerze, on sobie sprawdza w DNS-ach, czy ma wpisy dla swojej domeny, w której się zainstalował, w której się znajduje. I na tej podstawie wykrywa sobie serwer. Ale na przykład, jeśli budujemy sobie jakieś środowisko deweloperskie i chcemy dla niego mieć zupełnie zestaw innych uprawnień, albo chcemy przetestować, co musieliśmy zrobić, jakąś dziwną konfigurację replik, no to możemy sobie bardzo napsuć, bo albo nam coś przestanie działać i ta IPA, którą postawimy nowa, się wepnie do starej IPy, będzie w ogóle była tak straszne. I klienci też mogą zwariować, tylko my w ogóle rezygnujemy z tego wykrywania po DNS-ach serwerów, podajemy je wszędzie ręcznie. I to w zasadzie działa, wymaga trochę więcej pracy, z jakiejś tam jedna w papecie, jeden kliczek do rzucenia i tyle. No i jak to z Kerberosem? Kerberos jest bardzo czuły na rewers DNS-y, więc trzeba tego pilnować, po prostu te strefy, w których są serwery, no koniecznie muszą mieć te rewers DNS-y zrobione dobrze, no bo inaczej pewne rzeczy przestają działać. Na pewno przestaje działać ten single sign-on, ale też może być tak, że nie da się serwera dodać do tej IP, on nie będzie chciał się zgłosić. Nie wiedzieć dlaczego deweloperzy IP założyli, że 1024 file descriptory będą w porządku. Natomiast no, u nas te 1024 file descriptory są zjadane w 10 minut, więc pierwsze co trzeba zrobić to też podnieść na systemie ilość tych file descriptorów. Limity dla użytkowników tak samo. I taki jest link w pliku konfiguracyjnym. Config chyba właśnie dir srv. Oczywiście też gdzieś jest coś takiego ręcznie ładowane. Też trzeba to odkomentować. Mało tego, trzeba zmienić konfigurację. Nie można jej zmieniać w locie. W jednym z LDF-ów trzeba też dodać ten limit, zwiększyć go. A do tego trzeba zatrzymać serwer. Więc na przykład jeśli serwer już działa i jest problem z FDK-ami, no to może być niewesoło, jeśli jest jeden na przykład. No bo będziemy musieli wyłączyć IP. A co powoduje wyłączenie IP? Kiedy jesteśmy na IP-ie zalogowani, powoduje to, że już nie jesteśmy na niej zalogowani. Bo system nie wie, że ma takiego użytkownika. No i ustalamy sobie na końcu polityki haseł. Dowolnie, teraz pokażę przykład, co tam można ustawić. I to w zasadzie jest cała konfiguracja. Instalacja to jest jeden skrypt, który się podaje parę parametrów, czyli w jakim DC jestem, jaki realm kerberosowy i tyle. Jeśli ktoś korzysta na przykład z jakiejś formy cache'owania użytkowników i grup na serwerach, to bardzo niedobrze. Bo chyba, że znacie jakiś dobry serwer oprócz NSCD. Zna ktoś coś lepszego? NSS cache to jest taki projekt stworzony przez Google. Aha, no właśnie. To działa tak, że się dodaje do grona, on się łączy wtedy do serwera WDA i sprawdza, czy są jakieś zmiany, jeśli są, to wtedy je wrzuca. Aha, no to jest coś, to fajnie, bo NSCD należy po prostu to jeszcze wyrzucić, dlatego że to po prostu nie działa. No, próbowaliśmy długo i to nie działa. Co powoduje problemy, bo zamiast na przykład mieć 4 serwerów, można byłoby mieć jeden, jeśli chodzi o wydajność. No ale niestety, to jest wszędzie gdzie czytam, wszyscy narzekają na to, że to jest jakiś projekt od 15 lat chyba opuszczony, nic nie robi, to po prostu nie działa. Natomiast to się domyślnie instaluje chyba w większości systemów, więc no, trzeba na to uważać. I tada. Jak to zrobimy, to mamy działający serwer, możemy dodawać klienta. Konfiguracja klienta, tak naprawdę jest skrypt konfiguracyjny i my go puszczamy, ponieważ robi kilka rzeczy, a potem te konfigi nadpisujemy, bo wolimy własne. I to właściwie to jest cały zestaw plików, który gdzieś tam odpowiada za tą komunikację, plus PAMy jeszcze. PAMy to sobie każdy konfiguruje jak chce. Natomiast no, dodaje się tam Kerberosa, jako przed Linuxowym PAM-em, Linuxowym PAM-em zwykłym, żeby można było w razie czegoś na luta wbić oczywiście. My to sobie rozrzucamy papetem, chyba ktoś będzie badał papecie. Prawda? Już było. Nie będzie. Nie dobrze. Dobra. Ja nie opowiem. Nie moje zadanie. Natomiast jeśli ktoś nie używa, to powinien zacząć. Zupełnie mówię serio. Ja gdzieś tam mam prywatnie może 10 serwerów i uważam sobie życia bez pateta lub szefa, no co kto lubi. O Boże, jest taki fancy efekt zrobienia z nimi.
Konfiguracja jest trywialna tak naprawdę. Mamy dwa KDC, więc mamy refundację. Serwery zawsze mogą rozmawiać do tego drugiego. Dobrze jest ustawić domyślną domenę. W każdym DC mamy odwrotnie. W jednym jest DC2 domyślną, w drugim... A tu jest zwykły config. O właśnie. Dlatego, że powinny być wszystkie strefy, w których jakby ta IPA działa. No tutaj nam brakuje dwóch, czyli T2 i DC3. I w zasadzie to jest ta konfiguracja, to jest istotne, konfiguracja RILM-u, żeby powiedzieć, gdzie jest KDC i gdzie jest admin server. W LDAP-ie tak naprawdę trzeba poskracać timeouty, dlatego że to może po prostu zatrzymać system. Jeżeli jest problem z IPA, ona nie odpowiada, to system też może przestać odpowiadać. Szczególnie jeśli używamy, nie wiem czy tutaj widać, to nie w tym kawałku. Powinien jeszcze być soft build, nie hard build, czyli takie połączenie się serwera na Sparta, tylko soft build. Wtedy serwer RSS switch jakby dopuszcza to, że można mieć komunikację serwera. Tutaj właściwie jak kto sobie to chce zrealizować, tak sobie zrealizuje. Natomiast no my mamy... sudoersów tak zrobionych, no mamy grupy, no nie wiem co się inaczej. Pewnie nie. Mamy definicję jakichś tam poleceń wcześniej, mamy grupy, które mogą wszystko. Na przykład taka grupa TD, SD, SD, nie, TD, ID, NOT, tam jest dwóch w nocy od nas. Mogą wszystko. Ja też mogę, ja jestem od dwóch. No. Mogę wszystko wszędzie, na każdym serwerze z każdego terminalu. A jeszcze jest SHD, powinno być. Tak, to jest SHD, sorry. No i to się robi taką dyrektywą allow groups. Można się bawić też w security dopuszczaniem grup, ale wtedy trzeba korzystać z grup misowych, z tego co wiem. Myśmy tego nigdy do końca nie zrobili. A ponieważ jesteśmy dumni, że nie korzystamy z grup misowych, to tego nie zrobiliśmy. To nam w zupełności wystarcza, czyli dopuszczenie grup, o których musimy pamiętać do logowania przez SSHD. O czym trzeba pamiętać, to o tym, że jeżeli się właśnie stosuje takie ograniczenia w ETC Security, jakieś skąd można się logować na jakiego użytkownika, to ta linijka normalnie działa prawidłowo, jeśli jest kilkukrotnie powtórzona. Czyli można sobie mieć taki na przykład schemat ogólny, że administratorzy, noc i tak dalej logują się na wszystkie serwery i sobie w zależności od roli serwera dodawać kolejną linijkę, na przykład papetem. Jest taki moduł Comcat, który potrafi łączyć z kilku plików, jeden plik konfiguracyjny, natomiast to tutaj nie zadziała, bo nie wiecie dlaczego, to jakoś jest w konflikcie. Może być tylko jedna linijka allow groups i wtedy sobie to dobrze działa z ograniczeniami gdzieś tam w systemie. RSS switch to jest to właśnie. No, wiadomo, najpierw pliki sprawdza, potem sprawdza LDAP, czyli zawsze nam się root i lokalni użytkownicy zalogują. Tak wygląda, screenshot musi być. Tutaj właśnie to jest ta dyskusyjna sprawa estetyczna. No nie jest to ładne, musimy przyznać. Natomiast nie jest to też brzydkie, ale jest bardzo funkcjonalne. Tak wygląda, ale cała przeszłość jest przed nami, dlatego że zatrudnili chyba grafika. W drugiej wersji wygląda to znacznie lepiej. Zaraz pokażę. Narzędzia CV, nie wiem czy coś widać w ogóle, to takie ciemne. To jest jakaś cała grupa narzędzi, zaczynają się od IPA, zaskakująco, do dodawania grup serwisów użytkowników, poszukiwania później oczywiście, jakieś takie wyszukiwawcze narzędzia, narzędzie, które jest przydatne tylko właściwie raz w czasie życia serwera, bo ściąga kita z IP-y i go może zainstalować w odpowiednim miejscu na serwerze. Bardzo przydatne narzędzie dla każdego powcha, czyli log user. Narzędzie do zmiany haseł. Zazwyczaj to systemowe password działa i zmienia hasło. Natomiast jest grupa wyjątków, bliżej niezidentyfikowanych, kiedy to systemowe polecenie password nie zadziała. No wtedy trzeba zastosować to polecenie IPA password. Działa ono tak samo, czyli administrator w kerberosie może zmienić każdemu hasło, no i użytkownik sam sobie też oczywiście może zmienić hasło. Też przydatne narzędzie przynajmniej z naszego punktu widzenia, czyli ustalanie polityk.
tam bliżej obejrzymy, co ona może. Czyli maksymalny czas życia hasła, minimalny czas życia, to też jest przydatne, bo na przykład PCI, ta norma PCI wymaga, że użytkownik nie może sobie zmienić hasła, musi minąć co najmniej doba. Ile haseł trzymamy w historii, ile klas należy użyć, jeśli chodzi o stopień skomplikowania hasła, długość i to wszystko. To już jest cały fajny zestaw, który wystarczy. I pana przemyślała nie tylko w jakby na serwerach, bo ona jest też jakby nie chodzi, czystym etapem. Więc używamy ją również w SVN-ie. Przepraszam, że używamy SVN-a, ale używamy SVN-a w niektórych miejscach, na przykład do otrzymania konfiguracji w nim. I tam za pomocą prostego dat SVN-a w Apache'u podpięcia pod normalne etapowe wyszukiwanie można sobie ładnie to zapiąć. Trzeba pamiętać o tym, że wtedy nie da się, bo w zależności od tego, jaki się styl trzymania grup stosuje, to akurat my stosujemy taki, że musimy używać LDAP attribute, a nie, bo normalnie można tutaj wstawić member of i podać grupę. Niestety to nie zadziała przy naszym schemacie, dlatego że użytkownicy są inaczej zwracani. No i trzeba podpiąć LDAP attribute member of i tutaj cały CN użytkownika. To sobie zadziała. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym, jak w SVN-ie zrobić konfigurację dostępu per ścieżka już w projekcie, czyli nie całe per ścieżka, to mogę udostępnić wynik naszych wielomiesięcznych eksperymentów działający konflikt tak zwany. Czyli taki red herring, nie, co jeszcze nie istnieje. Mamy działający konflikt SVN-a z redaktem i z uprawnieniami per ścieżka. Stosujemy to też w różnych serwisach, w jakichś takich webowych GUI, które używamy zwyczajnie to wspinanie z LDAP. Stosujemy to też w Gicie na poziomie systemu na dole, czyli uprawnienia tak naprawdę idą przez PAMy. Uprawnienia są na poziomie uprawnień systemowych, unixowych. W Gitoriusie i podobnych narzędziach. I to jest w tym momencie fajne, ponieważ mamy te same dane w Gitoriusie, które mamy w systemie, na którym jest ten Git hostowany, te repozytoria. Latus jest też wpięty do tego LDAP-a IP-owego i częściowo część interfejsów managementu po prostu od serweru, blade'ów, od jakichś tam 1.2. No i jakie tak naprawdę spotkaliśmy główne problemy? No to przede wszystkim ten problem z tymi file descriptorami. A problem być może nie był skomplikowany, dlatego że no mój Boże, skończyły się, no to trzeba podnieść, tak? Ale system miał maksa. Użytkownicy mieli już maksa i można. A nam ten serwer cały czas po 10 minutach po prostu zżerał wszystkie. On w ogóle ma problem taki, że nie zamyka połączeń. To znaczy, jak jest dużo połączeń klientów, on no, czasami po prostu no, nie zwalnia tych deków. No co jest prosta rada w Chromie, jest skrypt, który go tam w nocy bach i tyle. Ale tym kolejnym jakby problemem było to, że żeby sam serwer zobaczył zmianę ustawień, to trzeba go zatrzymać, w jednym pliku konfiguracyjnym zmienić mu tą konfigurację i go uruchomić ponownie. Jeśli się zmieni to w czasie działania serwera, to sobie gdzieś tam skądś magicznie ściągnie backup tego pliku, podrzuci i po prostu tyle zostaje z naszej zmiany. No i to był pierwszy raz, kiedy nikt mi nie potrafił pomóc. To znaczy na tej liście dyskusyjnej okazało się, że nikt nie wie, o co chodzi, ja z tego doszedłem sam i trafiliśmy na ten problem, zdaje się, chyba 3 miesiące temu. Jaki człowiek jest głupi? No i szukałem, bo wiedziałem, że to się jakoś robi. Doszedłem do tego kiedyś. Oczywiście nie miałem dokumentacji na to. No i znalazłem w internetach, na liście IP-y, jak niejaki Tomasz Zen napierała, tłumaczy, co zrobić, żeby zmienić konfigurację FD-ków w tym serwerze. Posłuchałem. Tak zrobiłem. Zadziałało. Jeden z głównych problemów jest Fedora, która jest pod spodem. Ja przepraszam wszystkich fanów Fedory tutaj, jeśli są. Ale to może nie Fedora, tylko jakby cykl wydawniczy. Bo to cholerstwo się okazuje co pół roku. Średnio jest kompatybilne z tym, co wydali wcześniej. No i mamy taki jeden serwer IP-owy, gdzie mamy wersję 10 Fedory. Bo nikt tego nie chce ruszać. No działa, jest tam przycięty mocno. No i działa. No i upgrade'y średnio działają tego systemu.
średnio. Nie? Dlatego na przykład każdą kolejną replikę robimy na tym nowszym i zabijamy sobie replikę tą najstarszą. No i to jest taka metoda najbezpieczniejsza, znaczy może nie najmądrzejsza, natomiast no cóż, no działa po prostu. Bo nie działa to na retracie. Te paczki, które oni robią dochodowe, nie działają na CTS-ach ani na retracie. Tak. Tak, ale IPA nie. To, co IPA przygotowuje, to niestety nie działa. Czy 8.9 działa? Tutaj trzeba też dodać, że ten serwer, czy 8.9, który jest w IPie, jeśli ktoś z nim pracował, to ten jest odcięty z wszystkiego. Dla mnie na żadnej konsoli administracyjnej nic. Są sposoby, żeby ją zainstalować i sobie jej używać, ale tak jak mówiłem, potem się dotknie jakiegoś hasła, no i będzie klapa. Przestanie to działać. No nie ma żadnych paczek dla Debiana i dla Ubuntu, czyli Debianowych. Aha, nie, są. To sobie zrobiliśmy. Mamy takie paczki działające, natomiast teraz już jest musztarda po obiedzie, no bo wszyscy używają tej wersji drugiej, więc w zasadzie bez sensu w ogóle. No i brak tego airbaga po stronie serwera, czyli takiego jednego miejsca, gdzie my dodajemy uprawnienia, czyli sobie ktoś wchodzi, klika, on sobie i dodaje ludzi do grup, definiuje im sudo. No to powoduje to, że te nasze sudoersy czasami są takie, bo jeśli jest serwer, na którym jest 6 grup deweloperskich i oni różne rzeczy mogą robić, no to się po prostu tak rozrasta do momentu, kiedy można popełnić błąd i wpuścić kogoś tam, gdzie nie powinien. No to trochę może przesadziłem z tym skomplikowanym SSHD config, bo w zasadzie jest bardzo proste konfiguracyjne, ale trzeba go utrzymywać i gdzieś tam materiał rzucać i pamiętać o tym, że to jest ważna rzecz. No i w pan limit, jeżeli ktoś używa, to potrafi to niestety nie za bardzo się dogadać. Ale, wyszła wersja druga, na którą bardzo czekaliśmy. Nawet wzięliśmy tam króciutko w developmentie udział. I ona już i dla Red Hata, i dla CentOS-a podobno działa. Znaczy działa, ale nie potwierdzam 100%, bo nie używamy tego na produkcji. Ma CA wbudowane, bardzo fajne, które ma też jakiś web serwis zostawiony, można sobie z nim rozmawiać. Ma pełnego, prześlicznego, przepięknego airbaga, gdzie sobie po prostu po stronie serwera mówimy, co się ma dziać na serwerze, który jest w IP wpięty. Czyli ma to też, co z tego wynika, zarządzanie regułami sudo po stronie IP. Ma ten fajny mechanizm używania tokenu do dodania serwerów, czyli w takim momencie, kiedy musimy 100 serwerów dodać, to sobie raz generujemy token, wrzucamy go, on jest ważny na przykład 10 minut. 10 minut? Po 10 minutach przestaje być ważne, skoro są dodane. Obsługuje też automontym, akurat tego nie używamy, ale jeśli ktoś ma takie środowisko, gdzie jest to potrzebne, nie wiem, gdzie są home montowane, przydaje się. Jest oparta o SSSD. Nigdy nie mogę. Ktoś wie, jak się rozwija ten skrót w ogóle? Security, coś tam demo. Single sign-on security, coś tam desek. Być może. Bardzo dużo SSD. I to jest coś po prostu przefantastycznego, co retkaciarze wymyślili. To zastępuje i NSCD, i właściwie NSS Switcha, i LDAP config wszelakie. Tam się to jest demon, który jest i jednocześnie demon kaszującym i pobiera sobie dane z jakich chcemy źródeł, z Kerberosów, z LDAPów, ma wsparcie takie jakby natywne dla AD, różne dziwne rzeczy robi, znacznie lepszy, lepiej wykorzystuje zasoby. No i jest to jedno miejsce. Możemy na przykład mieć kilka konfiguracji LDAP-a, czyli na jednym serwerze LDAP się może do różnych LDAP-ów, serwer może do różnych LDAP-ów autoryzować i to będzie działać. Co się na przykład przydaje w takich dziwnych środowiskach typu środowiska deweloperskie czy testowe. I mam funkcjonalne GUI, o którym mogę powiedzieć, że jest, jeśli chodzi o moje poczucie estetyki, ładne. I ma całą masę pluginów, które też ciągle powstają, czyli te funkcje są dorzucane. Tak wygląda nowe. Nie? Zielony uspokaja. Ale chciałbym zwrócić uwagę tutaj na te tutaj zakładeczki, tak? Czyli jest host based access control, jest sudo, jest automount, password policies, ticket policy i kerberos. Znacznie lepiej rozwiązane, znacznie więcej rzeczy można zrobić i zepsuć w tej wersji drugiej. Ma bardzo fajne CLI, w końcu intuicyjne całkiem, czyli ma jedno polecenie IPA i podpolecenia, czyli prawie jak Git. Nie jest to prawda 180 tam kilka. Ile jest Gicie w ogóle? Łukasz. Jest tego groma. Tu jest mniej. Ale wszystko można zrobić.
No cóż, chyba tyle. Działa.